Hej moi drodzy, witam Was na kolejnym odcineczku na moim kanale. Dzisiaj mamy taki pierwszy odcinek serii pojedynek między losami, ekspres losami a zdrabkami. Dzisiaj wypróbujemy sobie ekspres losy za 2 złote kontra zdrabki za 2 złote. Kolejny jakiś tam jakiś za jakiś czas odcinek będzie z losami za 5 złotych kontra zdrabki za 5 złotych. No i następny będzie los za 10 kontra zdrabka za 10. W każdej z tej serii, czyli planuję 3 odcinki, wkład będzie 20 zł. Myślę, że to będzie fajne, taki pojedynek, żeby to sprawdzić. A wiem, że wy losy, te ekspres losy lubicie, to połączymy ekspres losy ze zdrabkami. Możecie obstawić. Za kim jesteście? Czy za losami w tym pojedynku, czy za zdrabkami za 2 złote? Za 2 złote mam super 13, 2 razy pensja i 2 razy super 7. No a z losów mam świnki 3 razy, no i szybką kasę 2 razy. Czyli 5 tu, 5 tu, 5 tu jest. Dobra, losy wcześniej kupiłem. Zdrabki też, bo wcześniej nagrywam ten odcinek. No bo wiecie, chcę po prostu nagrać jak najwięcej tych odcinków, żeby wpadało. No. Póki jestem w domu, to chcę po prostu nagrać. Nie sprawdzałem tych losów, więc no. Teraz sobie sprawdzimy. To idziemy wpierw od pierwszego losu, a potem zdrabkę. I tak na przemian. Mam pełną skarbonkę. Szukamy wygrywających liczb. 13. Nie ma. 8. Też nie widzę. 1. Też nie. I 30 też nie. No niestety ta zdrabka jest pusta. Zdrabka. Ten los jest pusty. Szkoda. Ale to wszystko przed nami. Teraz bierzemy sobie albo mam tylko jedną, to weźmiemy sobie pensję za 2 złote. Zdrapiemy. Na razie zobaczymy, kto wygra. Jestem mega ciekawy, kto wygra. Czy zdrapki, czy losy. Wygrywające liczby 7 i 29. A mamy 14. Pensja. 6, no blisko. 28, też blisko. 26 i 31. No niestety, na razie remis 0 do 0, można powiedzieć. Dobra, teraz przejdziemy sobie do losiku. Tutaj musimy ułożyć w danej linii 3 takie same symbole, to znaczy takie same. Te wygrywające symbole. Mamy wiśnie, kości, nie widzę, jest gwiazda i paczkę, jest podkowa. Z tego co widzę też. I mamy 4 złote. Tego worka nie ma. Wiśnie są. Gwiazda jest, podkowa. 4 złote mamy, ale fajnie. Czyli na razie losy wygrywają. Super. To teraz sobie przejdziemy do super 7. No jak fajnie, nie będzie zera już. Z numerem 55 i tutaj po prostu siódemek szukamy. Mamy 5, 9, 4, 8, 3, 6 i 2. No niestety pusto, czyli na razie losy wygrywają. 1-0. To teraz idziemy sobie do skarbonki. Tak, 28 szukamy. Nie ma. 29 też nie ma. 24 nie ma. I 25 też nie ma. No, skarbonka coś dzisiaj dla mnie pechowa. I to co? Zdrabka. Zdrabko. Pokaż się z dobrej strony. Przynajmniej, żeby jedna zdrabka wygrała. Byłoby miło. Szukamy trzynastek.
tej zdrabce z numerem 10, super 13. 53, 41, 37, 12, no bliziutko, 16, 17 i 52. No, kolejna zdrabka jest pusta. Oj, nieładnie. Kolejny losik. Tym razem szybka kasa. Dolarka. Nie widzę. Świnka. Jest. Tego worka nie ma. Siódemka. Jest. I kończyna jest, ale to nam nie daje linii. Podkowy zabrakło do linii. No szkoda. To co, to teraz przedostatnia zdrabka, pensja. No wynik na razie niezbyt. Z numerem 66. A wygrywające liczby to 7 i 33. A mamy 34, no bokiem zaczynamy. 8, kolejny bok. 19. 22. 16. I 32, kolejny bok. No szkoda. No, został nam jeden ekspres los. I szukamy. Patrzcie. 6. Jest. Mamy 4 złote już. 24. Nie ma. 26. Nie ma. I 18. Nie ma. Patrzcie. Mamy 4 złote. Fajnie. Losy się super spisały. Super. Mamy 4 złote. I dobra. Ostatnie na dzisiaj zdrapeczka z numerem 54. No, tutaj musi być co najmniej 4 złote, żeby zremisować. No, 7 złotych jak będzie, to będzie wygrana po stronie zdrapek. Trzymajcie kciuki. O, za daleko. Szukamy tych siódemek. 5. 3, 2, 9, 4, 6 i 8. No. Zdrabki niestety przegrały pojedynek. Szkoda. Bo w sumie zdrabki lubię, tak? Bo przynajmniej można sobie podrapać. Ale widzę, że losy są dla mnie szczęśliwe. Są dwie wygrane. Tu mamy 4 złote w szybkiej kasie. Tu mamy 4 złote w pełnej skarbonce. Wkład na dzisiejszy odcinek to był 20 złotych. 8 odzyskane. No, prawie połowa odzyskana. Losy wygrywają pojedynek. Zobaczymy, kto wygra. W kolejnym pojedynku planuję dwa losy za 5 złotych kontra dwie zdrabki za 5 złotych. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, ja kończę powoli, bo zaczyna mi głos siadać. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się zdrowo, cieplutko. Cześć.